Ja chciałem na koniec wyrazić swoje wrażenia, głębokie, szerokie, dzięki profesorowi Markowi i zawdzięczamy te chwile. Ja mam wrażenie, że w czasie jednego wieczora przeszła jakaś część mojego życia, odtworzona została. Bo ja za młodych, bardzo młodych lat, kiedy trafiłem do Paryża, to właśnie w te same ślady, które Marek dzisiaj nam odtwarza. To był Olivier Messiaen, to był Xenakis, który dzisiaj wprawdzie nie był może rozpatrywany, ale to był jeden z największych muzyków i jest nadal. I to całe środowisko, które stanęło mi znów przed oczyma. To wielka epoka. To epoka, która, mam tę świadomość, a dzisiaj jeszcze głębszą, że ona nie minęła. Że ona jest wśród nas. Ona czeka na opanowanie, czeka na odsłuchanie, czeka na reasumpcję jakąś w naszym doznaniu indywidualnym. Naprawdę, poziom tej wieczornicy, jeśli tak można z Polska powiedzieć, dorównuje najlepszym wykładom, jakich słuchałem w Sorbonie czy w Akademii Muzycznej w Paryżu. Tam prowadzili właśnie Olivier Messiaen. Dużo bardzo zawdzięczam Xenakisowi, który miał jakby własną wizję obok messiaenowskiej. I chciałem podziękować Markowi, że nie tylko jemu, ale i Panu Bogu, że mamy takiego Marka właśnie, który zanalizował ten czas, który w nim żyje, bo to, co przedstawił dzisiaj, jest świeże. Ja w tej chwili wobec do Państwa mówiąc, wyciągam to z otchłani wspomnień, a u Marka jest to wiedza szlachetna, najnowsza, głęboka, pogłębiona duchowo. Także kończąc, dziękuję serdecznie. Nie przypuszczałem, że któregoś dnia jeszcze za mojego już późnego życia dostąpię tych momentów, gdzie będę mógł posłuchać, posłyszeć komentarz i przeżyć na nowo tę epokę, którą wydawała mi się już nie do powtórzenia. Dziękuję Marku, dziękuję Państwu i życzę Państwu jak najlepiej, bo życie polega człowieka na tym, żebyśmy stale wracali, żebyśmy wracali ciągle do tego zera, w którym się znajdujemy, aby istnieć na nowo. Szczęść Boże Państwu. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.